Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie było mnie jakieś 3 tygodnie, natomiast to z tego powodu, że nie bardzo mam czas na nagrywanie, studia, praca i takie tam różne rzeczy. Natomiast dzisiaj postaram się dla Was nagrać aktualizację do kursu, który pojawił się 3 tygodnie temu, czyli do kursu do Gatsby'ego. W dzisiejszym odcinku będzie o Gatsby Plugin Image. Zastępuje on Gatsby Image. No i w sumie w takim dużym skrócie to tyle. Jest tam parę wątków, które trzeba poruszyć, jak na przykład importować zdjęcia, jak je załączać, lub jak na przykład pobieracie zdjęcia z datu CMS, to jak je zaimportować do waszego projektu. No i w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp. W sumie jestem po pracy. Też trochę dzisiaj było zajęć na studiach, także najpierw lecimy sobie po trochę mocy, a potem bierzemy się za kodowanie. Także lecimy. Nie wiem, czy widać, ale największy wróg informatyka. Znaczy programisty w sumie, czyli górka. No i schody. No to tak jak widzicie, mam to. Otwieram. Lecimy do kodu. Zapraszam. Tak jak widzicie mam otwarty Visual Studio Code, to jest chyba ten projekt, w którym robiliśmy sobie kursik, natomiast nie jest to ważne w tym odcinku. Tak samo po prawo widzicie odpalony localhost, czyli chcę mieć podgląd tej strony. Oczywiście mamy tutaj te rzeczy, które były zrobione w kursie. Jestem na głównej stronie, to jest główny komponent do naszego projektu i tutaj po prostu będziemy sobie działać. Pierwsze co robimy to oczywiście przechodzimy sobie do specyfikacji tego pluginu, ponieważ wszystko i tak wyczytacie z tego tak jakby z tej specyfikacji, ten poradnik nie jest wam do niczego potrzebny. Natomiast ja postaram wam się zajawić temat. Tak więc wpisujemy Gatsby plugin image, klikamy pierwszy link, no i mamy tutaj specyfikację odnośnie tego pluginu. Musimy na sam początek go zainstalować, czyli instalujemy te wszystkie rzeczy. Mogę w sumie to wyłączyć. Tutaj instalujemy. Ok. I teraz tak. Trzeba te pluginy dodać do Gatsby Config. Czyli bierzemy tak. Następnie tutaj Gatsby Config. O, tutaj w ogóle jest coś zrobionego. Ok. No to, to super. To nie jest tak źle. I teraz tak. To jest Gatsby Plugin Image. Go nie ma. Natomiast mamy plugin Sharp jest i Transformer Sharp też jest. Czyli my musimy dodać tylko Gatsby Plugin Image. Nieważne w jakim miejscu go dodamy. Ja dodaję go tutaj. Następnie podkreśnik. Teraz tak. Tutaj wyrzuciło błędy, ponieważ e to, na jakim Gatsby obsługuje, czyli jak kiedyś ustawiałem ten projekt, ta wersja nie zgadza się z tym, co teraz chcę zainstalować. Możemy temu zapobiec na potrzeby tego poradnika, czyli możemy to obejść tak na szybko i po prostu na końcu dodać force. Dzięki temu powinno nam się to poprawnie zainstalować. Teraz tak. Zawsze macie dwie opcje: w sensie, możecie dodawać zdjęcia statycznie i dynamicznie. Za dodawanie zdjęć statycznie odpowiada static image. Mogę sobie to skopiować i zaimportujemy sobie tutaj. I teraz tak, tak jak tutaj widzicie, przekopiuję to, możemy sobie ten statyk image tutaj wywołać. W src podajemy ścieżkę do tego zdjęcia, czyli do naszego folderu images i tutaj do tego zdjęcia, jakie się tam znajduje. Także możemy dać w naszym przypadku image1.jpg. Po zapisaniu i odświeżeniu to zdjęcie powinno być już w jakimś stopniu widoczne. A, sorry, nie będzie, ponieważ musimy otworzyć nasz localhost, czyli npm run develop. Teraz po odświeżeniu... Mamy to zdjęcie na naszej stronie. No i jak widzicie, jest to banalne. Natomiast w specyfikacji mówią, że ten folder powinien być uwzględniony w. czekajcie. w Gatsby Source File System. W moim przypadku jest to uwzględnione. Natomiast testowałem to troszeczkę i w sumie, jak to zakomentowałem i usunąłem ten plugin, no to w sumie też działało. Więc nie wiem, jak to dokładnie działa. Natomiast działa i w tym przypadku, i w tamtym przypadku. Ja natomiast za każdym razem. Ten Gatsby source File System bym uwzględniał, ponieważ nie jest to błędem, a na pewno pomoże, a nie, a nie zaszkodzi. Kolejna rzecz, o której mówią w specyfikacji, jest taka, że tutaj możecie podawać nawet po prostu link. No i jak podacie link, to to zdjęcie powinno się wyświetlić. Lecąc w dół, tam będzie artykuł o tym, że możecie dodawać propsy. One wyglądają w ten sposób. No i teraz troszeczkę o nich opowiem. Pierwszy z nich to oczywiście SRC. Uporządkujmy sobie to w ten sposób. ALT, no to wiadomo co to jest, czyli tekst alternatywny. Możemy dodać. Taki prost, który nazywa się placeholder I tutaj macie na przykład Blu-ray. I teraz odpowiada to za to, że podczas ładowania tego zdjęcia Będzie ono zablurowane Czyli taka animacja, tak jak przy zwykłym Gatsby Image, tylko po prostu tutaj to blurujemy Pewnie gdzieś w specyfikacji jest troszeczkę więcej na temat tego placeholderu W sensie, że możemy użyć kilka innych opcji Ciekawe czy jest to napisane O i pewnie gdzieś jest, teraz nie będę tego szukał, natomiast tych opcji pewnie jest kilka Kolejna rzecz to layout W naszym przypadku ustawiamy sobie na fixed I teraz chodzi o to, że kiedy ustawiamy opcję na Fixed, to, obsza... to obraz nie zmienia obrazu wraz z kontenerem, w sensie nie zmienia wysokości i szerokości wraz z kontenerem. Czyli po prostu to zdjęcie zostanie dodane, nie jest pod żadnym pozorem responsywne no i po prostu to zdjęcie sobie tak jest. Kolejna opcja, którą możemy dodać to Full Width i tutaj to zdjęcie, o w sumie się od razu zrobiło, zawsze będzie miało no, Full Width, czyli całą szerokość naszego kontenera. Jak widzicie działa to w ten sposób. Kolejna i trzecia opcja nawet ciężko mi to będzie wymówić, natomiast jest to constrained, po prostu zapiszę coś w ten desen i to chodzi o to, że kiedy będziecie teraz zmniejszać ekran, to to zdjęcie też się będzie zmniejszać. Także fajny props, nie musimy tego robić potem w CSS, wystarczy, że dodajemy sobie właśnie takiego propsa. No i ostatnie dwa propsy, to w sumie nie muszę o tym mówić, bo już było wcześniej, czyli width i height, możemy sobie statycznie ustawić wysokość i szerokość tego zdjęcia. Tego już nie będę w tym przypadku robił. Druga opcja to dodawanie zdjęć dynamicznie. Żeby to robić, musimy sobie w sumie dynamicznie, może od razu powiem, co to znaczy, czyli na przykład z dato CMS-a. To, co robiliśmy sobie, czyli pobieraliśmy zdjęcia w naszym kursie dynamicznie z dato CMS-a, to za to odpowiada inny, tak jakby, element z pluginu Gatsby Plugin Image. Żeby to zrobić, potrzebujemy Gatsby Image oraz Get Image. Tak jak wiecie, zawsze, kiedy otwieramy sobie, zawsze, kiedy uruchamiamy npm run develop, to dostajemy taki link do graphql -a. Otwórzmy sobie to. W sumie to mogę wszystko zamknąć, bo nie będzie mi potrzebne. No i dzięki temu, że zainstalowaliśmy ten Gatsby plugin image, dostaliśmy takie pewne opcje. W sensie, najpierw wejdźmy sobie do wszystkich artykułów. Usunę to, ponieważ nie będzie mi to potrzebne. Dobra. Potem przechodzimy, no, oczywiście, do notes. Następnie przechodzimy do. W sumie artyku, article image. Nie będziemy potrzebować tutaj title, creation date, tylko szukamy gatsby-image-data. No i mamy to tutaj. I teraz czym to jest? Po prostu w tym gatsby-image-data możemy podać właśnie dosłownie te propsy, z jakimi, z jakimi to zdjęcie będzie pobierane. Czyli tutaj w nawiasach takich zwykłych możemy na przykład napisać width na 200 i placeholder załóżmy na blu-red. Tylko tutaj piszemy drukowanymi, nie wiem dlaczego tak jest, natomiast tak po prostu było w specyfikacji, więc e, tego się trzymamy. No i teraz zależność jest taka sama. W sensie w ogóle. O, czekajcie, bo zrobiłem to w zły sposób. Nie chcemy wszystkich zdjęć, chcemy tylko jedno, więc wyjmijmy sobie jeden artykuł. Z tego artykułu wyjmijmy jedno zdjęcie. Ok. Teraz możemy sobie to query nazwać, na przykład Get Image. Skopiujmy je sobie, ponieważ przyda nam się. Wracamy teraz do kodu. Ja to trochę powiększę. No i teraz działamy tak jak zawsze, czyli w przypadku kiedy pobieramy dynamicznie jakąś rzecz. Musimy sobie pobrać GraphQL, ponieważ oczywiście jest to za pomocą GraphQL. -a. Kolejną rzeczą jest stworzenie zapytania, czyli export const query. Używamy oczywiście GraphQL i tutaj wklejamy całe nasze zapytanie. Kolejną jaką Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to oczywiście zdestrukturyzować sobie tutaj Data. I teraz to data to są właśnie te dane, które pobraliśmy tutaj. Aby dostać to zdjęcie, musimy sobie najpierw przekazać je, tak jakby wywołać funkcję na tych datach getImage. Czyli tutaj na, na przykład nazwijmy sobie zmienną image, wywołajmy funkcję getImage, i tutaj musimy przekazać data, następnie dato CMS Article, a następnie article Image. Dzięki temu teraz możemy wywołać sobie Gutby Image. I w propsie image właśnie wrzucamy sobie to nasze image. Teraz jakiś błąd wrzuciło, Ok, ale po prostu odświeżymy sobie nasz localhost. Czyli najpierw dajemy npm run clean, czyli czyścimy cały cache. A następnie npm run develop. Błąd był inny, nie trzeba było odświeżać. Po prostu gdzieś tutaj w tym projekcie mam query o nazwie get image. No i to query jest to samo, więc po prostu musiałem zmienić nazwę. Tak więc odświeżyłem stronę. Jeszcze raz mogę to zrobić. I jak widzicie na samym dole mamy zdjęcie, które ma WIF na 200 pikseli. No i kiedy odświeżymy stronę, to ono się tak jakby przy wejściu bluruje. No możecie to zobaczyć, myślę, że widzicie. No i co, w tym odcinku tyle. Pamiętajcie o łapce, subskrypcji, ogólnie zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pomysły na jakieś odcinki, to też zapraszam, abyście, o tym, się, abyście tym się podzielili. No i co, tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.